Witam serdecznie Państwa. To nasze dzisiejsze, ostatnie spotkanie odnośnie Dnia Mechanicznego i na sam koniec pozostawiliśmy coś, co pojawiło się dosyć niedawno w portfolio firmy Autodesk w zakresie analiz i symulacji, czyli możliwe, że niektórzy z Państwa już wiedzą, Autodesk wykupił Solvera Nastrana i wprowadził do swojej oferty, ale tak de facto wykupił program firmy NEI, która jako jedna z pierwszych, w zasadzie pierwsza wprowadziła solver obliczeniowy Nastrana na komputery PC i no dosyć długi okres czasu rozwijała i z dużymi sukcesami wdrażała solver Nastrana na platformie PC-tów. No, co doprowadziło, jak na pewno Państwo wiecie, ci z Państwa, którzy zajmują się analizami i cokolwiek próbowali liczyć metodą elementów skończonych, że Nastran jako solver jest uważany jako jeden z najlepszych na rynku i w zasadzie wszystkie programy MES-owskie bazują na tym solwerze Nastrana. Może jako taka krótkie wprowadzenie historię, co to jest ten Nastran. Nastran w zasadzie powstał i był rozwijany, jak sama nazwa mówi, przez NASA, czyli przez tą agencję kosmiczną firmy Autodesk, amerykańską firmę NASA. I było, ten solver był rozwijany oczywiście za pieniądze rządowe, i w tym momencie rząd Stanów Zjednoczonych stwierdził, że dlaczego tylko NASA ma korzystać z tego solwera, udostępniła go jako otwarte jądro i w zasadzie każdy mógł używać jądra Nastrana do swoich analiz MES-owskich i włączać go do swoich obliczeń. W ten sposób Nastran się bardzo rozpowszechnił, no i jest traktowany jako jeden z lepszych, jeżeli nie najlepszy, jądro obliczeniowe, solver MES-owski do obliczeń analitycznych, do analiz i do symulacji. Teraz może jeszcze parę slajdów, tylko postaram się to ograniczyć jak najkrócej, żebyśmy zrobili parę przykładów, żebyście Państwo zobaczyli, jak działa Nastran w środowisku autodeskowym. Jeden slajd tylko na temat cyfrowego prototypowania. Jak Państwo wiecie, w całym procesie cyfrowego prototypowania firmy Autodesk analizy i symulacje są jednym z ważniejszych elementów całego cyfrowego prototypowania, dlatego firma Autodesk bardzo silnie rozwija i tak powiem, adoptuje wszelkie programy czy też możliwości analityczne do swojego cyfrowego prototypowania. Co dają analizy i symulacje, to też chyba nie muszę Państwu przypominać. Przede wszystkim wirtualne sprawdzanie naszego produktu, zmniejszenie ilości prototypów, czy wcześniejsza analiza wszystkich opcji związanych z naszą konstrukcją przy pomocy właśnie analiz i symulacji, które możemy robić w środowisku autodeskowym. Jakie mamy produkty, jeżeli chodzi o symulacje, analizy w całym portfolio firmy Autodesk? Jak Państwo widzicie, to portfolio się z roku na rok bardzo rozwija. Mamy oczywiście zagadnienia stricte mechaniczne, czyli wytrzymałości, wyboczenia, analizy liniowe, nieliniowe. I tutaj w zasadzie cały czas takim wiodącym produktem był, jest nadal Simulation Mechanical. Obecnej wersji 2015 mamy tak samo przepływy, czyli zagadnienia CFD. Tutaj mamy w naszym portfolio Simulation CFD, Plastic Molding, Filling, czyli formy wtryskowe. Tutaj oczywiście najlepszy produkt, jaki jest na tym rynku, czyli Mold Flow. Zagadnienia związane z kompozytami i Building Structural, czyli oczywiście analizy wykonywane przy pomocy robota, też jednego z lepszych produktów do tego typu zagadnień. Jeżeli chodzi o część mechaniczną, czyli to, co dzisiaj będę chciał Państwu pokazać i zwrócić na to uwagę, to mamy jakby dwa
programy. Jeden to jest Simulation Mechanical 2015. Jest to produkt, jak to go nazywam, niezależny, czyli działający w swoim własnym środowisku, zaczytający modele z różnych programów CAD-owskich. Oczywiście bardzo dobrze zintegrowany z wszelkimi plikami autodeskowymi, czyli z Inventora czy plikami DWG. I drugi produkt jest to Autodesk Nastran InCAD. InCAD oznacza, że jest to produkt, który jest osadzony w środowisku programu CAD-owskiego i oczywiście mówimy tutaj o Inventorze, czyli Nastran InCAD 2015 działa w środowisku Inventora 2015. Oba te produkty mają w sobie zawarty solver mesowski Nastrana. Oczywiście Simulation Mechanical ma jakby dwa solwery, możemy się przełączać między tym starym solwerem, który był, lub wykorzystywać nowego solwera nastranowskiego, a oczywiście Nastran CAD wykorzystuje stricte tylko solwer nastranowy, który służy do obliczeń zdefiniowanych, określonych w środowisku Nastrana InCAD. Jeżeli chodzi o Nastrana InCAD, jego zalety przede wszystkim, to jest to, że jest oczywiście oparty o technologię mesowską, czyli jedną z tych najbardziej znanych, rozwijanych metod obliczeniowych obiektów na bazie metod elementów skończonych, pracujący w środowisku CAD-owskim. Co to daje? Oczywiście wspólne środowisko, czyli w tym samym środowisku, w którym projektujemy, robimy też obliczenia. Licencjonowanie też jest proste. Możemy zainstalować na stronę InCAD, jak Państwo dalej zobaczycie, w kilku programach CAD-owskich, na przykład jeżeli firma używa Inventora i SolidWorksa, to może zrobić jedną instalację na Inventorze i na SolidWorksie i wykorzystywać tą samą licencję na tych dwóch programach. I oczywiście bardzo szeroki zakres analiz, które są bez porównania większe od tego, który ma sam Inventor Professional w sobie. Środowisko CAD-owskie, wiadomo, współpraca i obsługa, ten sam interfejs, podobne narzędzia, integracja pełna z modelem CAD-owskim, asocjatywność z geometrią i oczywiście bardzo łatwe przez to użycie dla użytkowników Inventora lub SolidWorksa, bo Nastran InCAD występuje tak samo w wersji dla SolidWorksa, jak i dla Inventora. Jeżeli chodzi o solver, no jeden z najbardziej, tak jak już wspominałem, wiarygodnych i sprawdzonych solwerów do obliczeń mesowskich. Ponad 5000 rozwiązanych problemów, wiele różnych zagadnień, które możemy przy jego pomocy rozwiązywać, czy to będą liniowe, czy nieliniowe zagadnienia, czy zagadnienia dynamiczne, czy materiały kompozytowe, możemy przy pomocy tego naszego solwera nastranowego wykorzystywać i rozwiązywać. Następnie chociażby obszary zastosowań Nastrana. Oczywiście tutaj bazujemy na historii firmy NEI, która wdrażała Nastrana przez wiele lat. Także jak Państwo widzicie, w zasadzie od przemysłu samolotowego, statki, koleje, w zasadzie wszędzie tam, gdzie są potrzebne analizy, możemy wykorzystywać naszego Nastrana i w wszystkich tych środowiskach został sprawdzony. Podstawowi jedni z największych użytkowników Nastrana. Jak Państwo widzicie, nazwy chyba sam nie muszę ich przytaczać. Ford, Microsoft, Boeing. To są nazwy, które oczywiście same za siebie mówią, czyli bardzo bogata portfolio, bardzo bogata ilość klientów używających Nastrana. I jakie podstawowe analizy możemy wykonywać przy pomocy naszego Nastrana InCAD? No, podstawowe zagadnienia liniowe, wyboczeniowe, częstotliwości drgań własnych, wstępne obciążone modele, zagadnienia związane z termiką, tworzywa sztuczne, kompozytowe, różnego rodzaju kontakty w zespołach, czy też naprężenia termiczne, czyli termika jest tutaj też dostępna w naszym InCADzie.
Jeżeli chodzi o zagadnienia bardziej zaawansowane, no to nieliniowe zagadnienia związane z termiką, nieliniowe zagadnienia, tak samo jeżeli chodzi o zagadnienia materiałów hiperelastycznych, czyli tutaj wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne, gumy możemy tak samo analizować, przeliczać i wykonywać analizy na stronie INCAT. Jeżeli chodzi o krótkie porównanie tych produktów teraz obecnie dostępnych, zaczynając od Inventora Professional, czyli tych analiz MES-owskich, które są w samym Inventorze Professionalu. Tak Państwo widzicie, to chyba tutaj te same słupki same za siebie mówią, chociażby termika, której nie było, pojawiła się w naszym inwentorze. Zagadnienia związane ze zmęczeniówką, bardziej zaawansowane zagadnienia, jeżeli chodzi o częstotliwości tkanek własnych i wiele, wiele innych, których tutaj nie chcę już opowiadać. Jak Państwo widzicie, w zasadzie to jest pełne spektrum analiz, które możemy wykonywać w naszym, na stronie INCAT. Tutaj ta ostatnia kolumna Simulation Mechanical, jak widać, tutaj mamy już pełne możliwości. Tam, gdzie się pojawia literka N przy kropce, oznacza, że mogę robić analizę albo starym solwerem algorowym, czyli tym, który jest Simulation Mechanical, albo przełączyć się na solwer nastranowy, ale dotyczy to wersji AutoCAD, Autodesk Simulation Mechanical 2015 R1. Pojawiła się taka specjalna wersja R1. Dla tych wszystkich użytkowników Simulation Mechanicala, którzy mieli subskrypcję, mogli ją sobie ściągnąć. I ona w zasadzie różni się tym, że ma dołożone do siebie możliwość wykorzystywania solwera nastranowskiego. Jeżeli chodzi o zagadnienia nieliniowe, tutaj jedyna rzecz, której na stronie INCADzie nie ma, to jest oczywiście zagadnienia wielofizyczne, multifizyks tak zwane, czyli wpływ przepływu jakiegoś czynnika roboczego typu gaz, powietrze, woda i wpływ na naprężenia. Tego akurat na stronie INCAD nie możemy robić. Takie zagadnienia możemy już robić w tym najwyższym naszym Simulation Mechanical. Czyli można krótko powiedzieć, na stronie INCAD ma obcięte analizy przepływowe. Jeżeli chodzi o zaczytywanie modeli, no to duża przewaga na strona oczywiście nad Simulation Mechanicalem jest taka, że działa w środowisku bezpośrednio CAD-owskim, jest pełny asocjatywny, wykorzystuje wszelkie translatory CAD-owskie, które są dostępne w inwentorze, ale za to Simulation ma oddzielne translatory, chociażby dla proinżyniera, dla Risonoxa, czy też Space Claima, które są oddzielnymi jakby modułami możliwymi do używania, tak samo w Simulation Mechanical. Kontakty, jak Państwo widzicie, są w zasadzie takie same jak w Simulation Mechanical, także tutaj jest w zasadzie poziom ten sam, co daje nam to, że już na stronie INCAD mamy zdecydowanie większe możliwości definiowania chociażby kontaktów starciem ślizgowych, czy kontaktów, które pozwalają nam bardziej realnie odzwierciedlić to, co się dzieje z naszą konstrukcją. Wymagania, jakie są stawiane przed użytkownikami na stronie INCAD, możemy go instalować na wersji 2014 lub 2015 Inventora lub SolidWorksie 2015. Minimalna ilość pamięci to jest około 4 GB pamięci, dysk twardy 40 GB, ale tak szczerze mówiąc zalecany jest jak największy dysk twardy, ilość pamięci około 16 GB RAMu. Najlepiej jakby mieć oczywiście tak samo dysk SSD, wtedy zdecydowanie szybciej działa wymiana danych między dyskiem a programem. I może tyle, jeżeli chodzi o krótkie wprowadzenie, co to jest na stronie INCAD. Pierwszą rzecz, którą będę chciał Państwu pokazać i jakby skoncentrować się, pokazać zalety płynące z użycia na stronie INCAD na takim prostym przykładzie stołeczka. Jak Państwo widzicie, mamy taki stołeczek plastikowy wykonany z tworzywa sztucznego ABS.
chcemy obciążyć go z góry, czyli de facto ktoś siada na naszym stołeczku i chcemy sprawdzić, jakie będą odkształcenia naszego stołka przy obciążeniu, powiedzmy, 90-kilowym człowiekiem, czyli siada osoba o wadze 90 kg na naszym stołku. Chcemy sprawdzić, czy przypadkiem nie rozjedzie nam się stołek definitywnie. Oczywiście robiąc taką analizę w inwentorze professional możemy to zrobić, nie ma problemu, mamy narzędzia, ale robimy to w zakresie liniowym. Zakres liniowy działa w ten sposób, że przykładamy naraz obciążenie 90 kilo do naszego obiektu i sprawdzamy, jak się odkształci. Oczywiście przy takich tworzywach, przy takich materiałach jak tworzywa sztuczne ważna jest macie sztywności naszego obiektu, która tak jak na pewno Państwo się domyślacie, nie jest stała. Czyli jak przykładamy obciążenie, to nasz element, nasza konstrukcja się usztywnia, czyli ta macie sztywności, sztywność naszego obiektu się zmienia, czyli nie jest odpowiedź tak de facto na obciążenie, nie jest liniowa. Oczywiście w zakresie statyki liniowej przyjmowane jest, że jest liniowa, czyli im bardziej obciążę, tym bardziej się mi ugnie mój element. Tak w rzeczywistości nie jest, dlatego nie zawsze można stosować analizę liniową do naszych problemów. Tak jak mówiłem, przy analizie estetycznej zakładamy, że pełne obciążenie jest zdefiniowane w jednym kroku i obliczane odchylenie jest przy założeniu stałej sztywności naszej konstrukcji. W zakresie analizy nieliniowej stosuje się obciążenie małymi krokami i za każdym krokiem jakby aktualizuje się sztywność naszej konstrukcji, która oczywiście może się zwiększać lub zmniejszać lub może być mieszanką tych dwóch stanów w zależności od zdefiniowanego materiału naszej, z jakiego wykonany jest nasz element. Oczywiście materiały nieliniowe są zdefiniowane jako takie, które wywołują reakcję, która jest nieproporcjonalna do przyczyn reakcji, obciążenia, czyli w tym zakresie liniowym oczywiście mamy stały przyrost przy stałym obciążeniu po przekroczeniu granicy elastyczności, no już ten wykres znany na pewno Państwu nie zakłada stałych zmian. Takie zachowanie oczywiście w przypadku wielu metali, gum, tworzy sztucznych, pianek, jest to typowe zachowanie tego typu materiałów. Spróbujmy przeanalizować na stołeczek. Jako pierwszy przykład mamy model powierzchniowy wygenerowany w jakimś programie, nieważne. Grubość ścianki jest 1,5 mm, wykonany jest z tworzywa sztucznego. Przykładamy 890 N do górnej powierzchni. No i nóżki oczywiście są przytwierdzone do podłoża, czyli są nieruchome. Spróbujmy wykonać taką analizę w naszym inwentorze standardowym, czyli w inwentorze professional, następnie w InCAD-zie, też w tym samym zakresie liniowym i później zobaczmy, jaki będzie nam uzyskamy wynik wtedy, kiedy zastosujemy analizę nieliniową. Przejdźmy do naszego programu Inventor. Otwórzmy model, nad którym chcemy tutaj dokonać analizy, czyli niech to będzie nasz stołeczek. Ja mam tutaj dwa pliki, jak Państwo widzicie, są te same pliki. Jeden jest plikiem tutaj zaczytanym z obcego programu. Jak widać, jest to model powierzchniowy o zerowej grubości ścianek, czyli tak szczerze mówiąc nie za bardzo możemy wykonać analizę w inwentorze professional w tym środowisku analizy wytrzymałościowej. No dlaczego? Dlatego, że nie jest to bryła. W inwentorze w naszym środowisku analizy naprężeń musi być to bryła, musi mieć jakąś grubość, nie może być to czysty element powierzchniowy. Czyli w tym momencie jakbym chciał utworzyć symulację statyczną oczywiście i poprosić, żeby wykonał mi siatkowanie obiektu, no mam informację, że model nie zawiera poprawnej bryły. Także niestety muszę z tego mojego obiektu wykonać bryłę. No zróbmy z tego nasz stołek o grubości 1 mm, czyli zszyjmy sobie te wszystkie nasze powłoki. No i spróbujmy nadać mu grubość. To miało być symetryczne.
na 1,5 mm w jedną i w drugą stronę, czyli grubość będzie 1,5 mm w jedną i w drugą stronę. Ok, zobaczymy, czy się uda. No, mamy pewne kłopot, wskazuje, że nie wszędzie może tą jednolitą grubość nadać. No, zaakceptujmy, w niektórych miejscach faktycznie może być niejednorodna grubość materiału, ale mniej więcej jest to już bryła o grubości 1,5 mm, jeżeli chodzi o nasz stołeczek. Wróćmy do naszego środowiska analizy naprężeń i teraz spróbujmy wygenerować naszą siateczkę. Program krzyczy, że może wygenerować obiekty powierzchniowe, jeżeli chodzi o siatkę mesowską, aczkolwiek jako, że program miał kłopot z generowaniem poprawnej grubości, to podejrzewam, że tutaj też mogą być kłopoty, dlatego zostawmy sobie na razie naszą siatkę mesowską, typową, klasyczną, o, tak jak Państwo widzicie, podzielił nasz element na elementy skończone. No teraz zdefiniujmy warunki brzegowe, czyli unieruchomienie, zdefiniujmy unieruchomienie tutaj naszych nóżek, czyli te cztery powierzchnie, na których stoi nasz stołek, są nieruchome, czyli mam już zdefiniowane wiązanie. Zdefiniujmy obciążenie naszego stołka, czyli przyłóżmy siłę do tej górnej powierzchni, niech będzie normalnie skierowana i dajmy nasze 890 N skierowane w dół. Czyli mamy nasze obciążenie zdefiniowane. No jeszcze jedna rzecz, oczywiście przed uruchomieniem sprawdźmy, czy jest materiał przypisany do naszego obiektu. Jak znam życie, oczywiście nie jest, bo to była powierzchnia, także nie przypisał. Jest materiał ogólny, czyli w zasadzie żaden. Wybierzmy sobie tworzywo sztuczne, ABS. Czyli przypiszmy tworzywo sztuczne ABS do naszego stołka. No i teraz wykonajmy obliczenia i zobaczmy, co program nam pokaże. Oczywiście ostrzeżenie cały czas, to znaczy to nie jest ostrzeżenie, ale to jest uwaga, że mogliśmy wykorzystać model powierzchniowy, jeżeli chodzi o nie powierzchniowy, tylko siatkowanie elementami powierzchniowymi, ale tak jak mówiłem, jako że nie do końca zamiana grubości była poprawna, to nie wszystkie elementy byłyby poprawnie tam zamienione na elementy powłokowe, dlatego zdecydowałem się na wygenerowanie naszego obiektu w postaci pewnego modelu objętościowego. No, mamy informację po obliczeniach, że odkształcenia są zbyt duże w stosunku do rozmiaru modelu. Sprawdź, czy ustawienia obciążenia i wiązań zostały odpowiednio wyskalowane. OK, zobaczmy, dlaczego za duże. Zobaczmy przemieszczenie naszego elementu i włączmy sobie aktualną skalę, czyli widać, że nasz stołeczek odkształcił się na 203 mm w dół. No co przy rozmiarach naszego stołka, który ma około tutaj 300 mm wysokości, jest dosyć znaczne. Czyli widać, że no, wyniki nie do końca są chyba realne dla tego materiału, z którego jest wykonany nasz element. OK, spróbujmy teraz wykonać taką samą analizę, ale w naszym nastranie InCAD. Otworzę sobie ten drugi plik. To jest taki sam model, tylko oddzielnie go zapisałem, jako że no tutaj zmodyfikowałem nasz element już jako bryłę, dlatego jako kopię wykonałem drugi nasz element, żebym mógł na nim zrobić analizę przy pomocy nastrana InCAD. Jak Państwo widzicie, jest to model cały czas powłokowy, powierzchniowy, czyli nie mamy żadnej grubości, ale przy nastranie InCAD nie ma problemu, gdyż tego typu modele mogę tak samo analizować bez konieczności zamiany na bryłę, czyli używać po prostu elementów powłokowych do wygenerowania siatki masowskiej, nadając daną grubość. Spróbujmy teraz uruchomić nasze środowisko nastrana, czyli przyłączę się do zakładki narzędzia i wczytam sobie naszego nastrana do inwentora. Nastrana możemy oczywiście zainstalować i wczytywać go tylko wtedy, kiedy potrzebujemy, żeby nam nie zabierał pamięci, lub oczywiście włączyć jako automatyczne wczytywanie
do podczas uruchamiania inwentora. Po zaczytaniu Nastrana pojawia mi się pasek narzędziowy Autodesk Nastran, z poziomu którego mogę sobie zarządzać naszą symulacją, naszą analizą, definiując materiał, obciążenia, siatkę i obliczenia. Mamy też oczywiście zdefiniowane przeglądarkę nastranową, gdzie mamy wszystkie elementy, które definiujemy sobie przy pomocy paska narzędziowego, mamy też dostępne z poziomu naszej przeglądarki. To pierwsza rzecz. Spróbujmy zdefiniować nasz element, czyli zdefiniujmy sobie materiał, z jakiego jest wykonany, czyli klikam na materiały. Tutaj oczywiście nasza przeglądarka jest podzielona jakby na dwa elementy. Model, czyli wszystkie elementy, które przypisujemy do modelu, i drugi to jest analiza, czyli to, co przypisujemy do typu analizy, którą chcę wykonać na danym naszym modelu. Jakie analizy możemy definiować? Zaznaczmy sobie, zawsze jest domyślna jakaś analiza pierwsza, jeżeli nie zdefiniowałem sam, to zawsze domyślna jest pierwsza analiza. Przejdźmy do jej edycji i zobaczmy, jakiego typu analizy możemy wykonać. Zmienimy sobie zakres analiz. Jak Państwo widzicie, mam tutaj analizy statyczne, liniowe, nieliniowa statyczna, obciążenia termiczne, wymuszenia zmienne. Mamy tak samo zagadnienia dynamiczne, wibracje, mamy tak samo zagadnienia związane z obciążeniami wstępnymi, wyboczenia, czyli jak widać, no, zakres tych analiz jest no, bardzo, bardzo duży. Trudno nawet porównywać do tego, co jest w inwentorze Professional w tym module do analiz MES-owskich. Wybierzmy sobie najpierw analizę liniową, bo chcemy sprawdzić, czy wyniki będziemy mieli podobne, jeżeli tutaj wykonam taką samą analizę. I zdefiniujemy materiał, z jakiego wykonany jest nasz element. W inwentorze oczywiście na stronie INCAD możemy zaczytywać różnego rodzaju materiały i przypisywać je do naszego modelu przy pomocy właśnie materiału. Wybierając materiał, mamy nasze okienko i teraz mogę albo zaczytać z oddzielnej biblioteki, w ogóle niezależnej, materiał. Tutaj mamy taką bibliotekę nastranową, która poszła z całym naszym modułem nastranowym. Mamy możliwość zaczytania biblioteki materiałowej z programu CAD-owskiego, czyli w tym momencie otwieram sobie CAD i mam albo tą bibliotekę materiałów autodeskową lub inwentora. Nazwijmy na przykład inwentora. No i tutaj mam mój ABS, czyli wybierzmy sobie materiał tworzywo sztuczne ABS. OK, czyli mam wybrany mój materiał, wszystkie jego parametry pobrane z naszej biblioteki i robię OK. Jak Państwo widzicie, w drzewie naszego Nastrana INCAD pod materiałem pojawił się mój ABS zaczytany. Teraz, gdy chcę przypisać ten mój materiał do mojego modelu, to oczywiście wybieram właściwości fizyczne, nowe, i wybieram, że chcę przypisać, akurat mam jeden materiał zaczytany, dlatego nie mam tutaj specjalnego wyboru, i chcę przypisać do mojego obiektu. Jest to, jak Państwo pamiętacie, model powłokowy, czyli nie mam żadnej grubości, dlatego wybiorę sobie, że mój element będzie robiony elementami powłokowymi, czyli shell elements. Ustawię sobie grubość mojej powłoki, czyli tak jak tam robiłem, 1,5 mm i przypiszę do wszystkich moich powierzchni mojego stołeczka. I OK. I mam już zaznaczony, że została zdefiniowana właściwość fizyczna, która jest przypisana do tego mojego modelu i wszystkie elementy, które zostaną posiadkowane, będą wyświetlane tym kolorem, który tutaj jest przy tym właściwości fizycznej zaznaczony. Oczywiście ten kolor mogę sobie zmieniać, dobierać, żeby rozróżniać różne moje właściwości fizyczne, czyli elementy wykonane z różnych materiałów po moim siatkowaniu. Jeżeli chcę teraz posiatkować mój element, mogę oczywiście zaznaczyć w analizie siatkę, zaktualizuj mi całą siatkę. W tym momencie następuje siatkowanie mojego obiektu. No i tym kolorem takim fioletowym został posiatkowany mój stołeczek, pokazując, że ta właściwość fizyczna, czyli tworzywo sztuczne ABS, jest przypisane do tego mojego
obiektu. No teraz to, co muszę zrobić, to oczywiście przypiszę warunki brzegowe i obciążenie, czyli zaznaczam sobie wiązania brzegowe, nowe. No i tutaj troszkę podobnie jak Autodesk Simulation Mechanical, mam podefiniowane jakby wstępnie zestawy typowych obciążeń warunków brzegowych, czyli utwierdzone, tylko obrotowe, bez obrotów, czyli przesuwne lub swobodny mój element, lub też warunki symetrii dla płaszczyzny X, dla osi X, Y, Z lub asymetrii. W naszym przypadku chcę, żeby nogi były nieruchome, czyli wybieram fixed, czyli tak de facto wszelkie translacje i obroty są zdjęte. No i wskazuję sobie teraz tutaj cztery moje płaszczyzny dolne, na których stoi mój stołeczek. Jak Państwo widzicie, program pokazuje od razu symbolami, że w tym miejscu jest zdefiniowane wszystkie zdjęte stopnie swobody. Te symbole mogę sobie tutaj dynamicznie modyfikować ich wielkość przy pomocy suwaczka, czyli przesuwając, definiując wielkość moich symboli oraz ich gęstość, mogę tak je dopracować, żebym miał jak najlepiej pokazywane na modelu te moje elementy pokazujące akurat w tym przypadku warunki brzegowe, czyli unieruchomienie nóg. Zatwierdzam, czyli mam zdefiniowane warunek brzegowy, czyli unieruchomienie podstawy. No i teraz obciążenie, czyli loads, prawy przycisk myszki, nowe. Przypiszmy tutaj obciążenia, jak Państwo widzicie, mam albo siłę, albo moment, albo ciśnienie, grawitacja, obroty, warunki początkowe, temperaturę, konwekcję, promieniowanie, strumień ciepła, generowanie, generator ciepła lub też opcja from output, czyli mogę pobrać wyniki z poprzednich analizy i użyć je jako obciążenie do mojej bieżącej analizy. W naszym przypadku wybierzmy sobie siłę, która jest zdefiniowana, przyłożona do tej powierzchni. Niech będzie normalna do naszej powierzchni. Niech to będzie siła całkowita, która wynosi tak jak poprzednio 890 N. Jak Państwo widzicie, tutaj na dole widzę, że mam tą siłę przyłożoną. Tak samo jak tamte warunki brzegowe, obciążenia też mogę sobie definiować ich wielkość. Symbol oczywiście prezentacji na moim modelu, żeby albo ich za dużo nie było, albo za mało, tak żebym po prostu jak najbardziej optymalnie mógł je obserwować na moim modelu. I przyłóżmy. Czy mamy w zasadzie zdefiniowane już wszystkie moje elementy, mam materiał, mam siłę, mam zdefiniowane obciążenie, siatka jest zdefiniowana, no i w tym przypadku to, co mi pozostaje, to uruchom. Czyli zaznaczam sobie moja pierwsza analiza i rozwiąż go przy pomocy Nastrama. W tym momencie przełącza się, jak Państwo widzicie, okienko przeglądarki na okno wyników. Możemy prześledzić wszystkie wyniki obliczeń. Mam informację, że została wykonane obliczenia. No i teraz chcemy zobaczyć, jak wygląda odkształcenie mojej konstrukcji. Czyli w wynikach chcemy wyświetlić przemieszczenie, w opcjach odkształcenia też przemieszczenie, skala niech będzie aktualna, wyłączmy sobie wyświetlanie może wszystkich naszych elementów, zostawmy tylko wyświetlanie krawędzi, no i poprosimy, żeby pokazał nam wyniki naszych obliczeń. No jak widać, wyniki mamy bardzo podobne, maksymalne odkształcenie to jest 200 mm. Tam, jak Państwo pamiętacie, było 203, czyli wartości w tamtym obliczeniach liniowych wykonywanych w programie Inventor Professional, analizie wytrzymałościowej, są w zasadzie identyczne jak tutaj. Czyli to potwierdza też trochę nam, że obliczenia, jądro obliczeniowe używane w tamtym programie jest bardzo podobne do jądra obliczeniowego nastranowskiego, czyli jakość jest bardzo dobra. No ale okej, nas interesuje de facto, co się będzie działo z naszym elementem, kiedy włączę sobie wyświetlanie, obciążenie w zakresie nieliniowym, czyli chcemy wykonać nieliniówkę. Jak to zrobić?
Podobnie jak w innych programach MES-owskich, mamy tutaj duże ułatwienia, żeby nie męczyć się jeszcze raz definiować wszystkie warunki brzegowe, tylko przekopiować moją analizę i zmienić tylko te parametry, które mnie interesują. Czyli zaznaczam sobie analizę pierwszą, która była, jak Państwo pamiętacie, liniowa. Robię jej kopię i wklejam jako drugą moją analizę. Przechodzę do tej analizy, zmieniam teraz jej właściwości, czyli mogę zmienić tutaj w nazwie, że to jest nieliniowa analiza już, czyli nieliniowa statyka. Wybiorę z typu obliczeń nieliniową statykę i w zasadzie OK. To, co mi się pojawiło w odróżnieniu od poprzedniej analizy, to mam parametry dla mojej analizy nieliniowej. Przejdźmy do tych naszych parametrów i możemy stwierdzić, że wykonaj tą moją analizę nieliniową w 10 krokach, pokazuj wszystkie wyniki z każdego kroku i OK. Co to oznacza? To oznacza, że on podzieli obciążenie na 10 kroków i będzie dla pierwszego kroku przyłożyć 0,1 wartości obciążenia, dokona obliczeń, zaktualizuje macie sztywności i następny, aż dokona ostatnich obliczeń już zmodyfikowaną macierzą sztywności mojego stołeczka. No i to, co mi pozostaje w tym przypadku, to oczywiście znowu uruchom analizę na stronie. Troszeczkę to oczywiście dłużej będzie trwało, gdyż będzie wykonywał poszczególne kroki. Jak Państwo zaraz zobaczycie, przystąpi teraz do pierwszego kroku. Dokonuje obliczeń, dokonuje, jak Państwo tutaj byście zobaczyli pod spodem, analizuje i modyfikuje macierz sztywności i zaraz przystąpi do drugiego kroku. Pierwszy krok. Sekundkę to potrwa. Nie trwa to długo, akurat przy tym modelu trwa to może niecałą minutę. Zaraz powinniśmy uzyskać wyniki. Niech tylko przejdzie przez ten pierwszy krok. Także jak Państwo widzicie, mamy pełne wyniki. O, już przeszedł przez pierwszy krok, czyli przygotował sobie całą macierz, którą potrzebował i teraz wykonuje następne kroki. Teraz drugi krok jest robiony. W międzyczasie wyświetla nam mapę naprężeń. Domyślna wartość, która jest zawsze wyświetlana. Już mamy trzeci krok wykonywany. Czwarty. Także po przygotowaniu całego pliku, zbudowaniu całej macierzy obliczeń, dalsze kroki już są, idą zdecydowanie szybciej. Teraz jest czwarty krok wykonywany, piąty, szósty i zaraz powinniśmy uzyskać wyniki. W międzyczasie Nastran to jądro obliczeniowe, podobnie jak Autodesk Mechanical, wykorzystuje jakby pełne zasoby naszego sprzętu komputerowego, czyli jak mamy 8 procesorów, wykorzysta 8 procesorów. Jak mamy 16 gigabajtów pamięci, wykorzysta 16 gigabajtów pamięci, jeżeli będzie oczywiście tyle potrzebowało do danej analizy. Także tutaj nie ma tak samo jak w innych programach, że kupujemy sobie solver na 2 procesory, 4, 6. Po prostu tyle, ile mamy, tyle jest wykorzystywanych w danym procesie analitycznym. Także tutaj nie ma potrzeby dokupywania czasami za dwukrotną wartość następnego kroku na 4 na przykład procesory. Tutaj tej potrzeby nie ma, bo wykorzystuje pełne możliwości naszego sprzętu. No mamy już 10 krok, zaraz powinien zakończyć nasze obliczenia i zaraz zobaczymy, jak tak de facto. O, już mamy Nastran Solution Complete. No i zobaczmy, jak wygląda teraz nasze odkształcenie, aktualna skala. Tutaj mogę sobie ustawić skalę w opcji wyświetlania odkształceń, deformacji może być to odkształcenie,
w zależności od tego, co liczymy, albo moment, albo obroty, no, dowolne parametry. Jeżeli chodzi o wyświetlanie przy pomocy konturów, czyli tej barwnej mapy, to możemy oczywiście wyświetlać albo przemieszczenia, albo naprężenia. Gdy mamy obiekt, oczywiście tak jak tutaj powłokowy, to możemy wyświetlić sobie tak samo naprężenia zredukowane według von Misesa. Możemy wyświetlić tak zwane shell equivalent, to jest jakby współczynnik bezpieczeństwa, który jest tutaj wyznaczany. No w naszym przypadku zobaczmy, jakie są odkształcenia, deformacje aktualnej skali. OK, niech nam wyłączy wyświetlanie wszystkich tych symboli, zostawi tylko siatkę i pokaż nam, co, jakie jest odkształcenie. Oczywiście Państwo widzicie, mamy maksymalną teraz wartość 8,4, ale oczywiście jest to dla pierwszego kroku. To są, mam wszystkie kroki obliczeniowe, które wykorzystał. Przyłączmy się na ostatni nasz krok, czyli wtedy, kiedy mam już maksymalną siłę przyłożoną. No i teraz zobaczymy, że maksymalne odkształcenie to jest 23,5 mm naszego stołeczka, wtedy, kiedy usiądzie na nim osoba ważąca około 90 kg. Czyli widać, że wyniki dla tego typu materiału no zdecydowanie lepiej wykonywać przy pomocy analiz nieliniowych niż liniowych, bo liniówka nie da nam tak de facto pełnej odpowiedzi tego, co się dzieje. Możemy oczywiście tak samo tutaj włączać animację, czyli poprosić go, żeby pokazał nam animację, jak się zmienia od minimalnej do maksymalnej wartości, czyli wybierzmy sobie, że pierwszy krok to jest pierwszy, ostatni to jest ostatni krok, możemy jeszcze międzyklatkowy czas ustawić na 100, no i niech nam pokaże w postaci animacji to, co się dzieje z naszą konstrukcją. Czyli filmiki, też animacje możemy robić i oczywiście zapisywać je do pliku AVI, gdyż mamy tutaj ikonkę Create AVI. Czyli możemy z każdego jakby parametru, zmiany parametru wykonać naszą animację, żeby pokazać, jak de facto pracuje nasz element. OK, tak wygląda tego typu zagadnienie, czyli chciałem Państwu pokazać, że bardzo często zagadnienia analizy liniowe w wielu oczywiście przypadkach są wystarczające, ale gdy mamy tego typu zagadnienia, no to już analizy nieliniowe muszą być użyte, żeby można być uzyskać w zasadzie poprawny nasz wynik. Przyjrzyjmy się może jeszcze jednemu przykładowi, który tutaj będę chciał Państwu pokazać analizy wykonanej za pomocą programu Nastran. Otwórzmy sobie może zagadnienie związane z jakimiś dwoma elementami, które są ze sobą połączone przy pomocy śrub. Jak Państwo pamiętacie, czy to w Autodesk Inventor Professional po prostu mówiliśmy, że te powierzchnie są ze sobą połączone i koniec. Nie było uwzględniane chociażby kontaktu między łbem śruby a powierzchnią łączoną. Takie zagadnienia oczywiście już mogliśmy robić w Autodesk Mechanical Simulation, ale w naszym w środowisku inwentora takich zagadnień nie mogliśmy robić. Spróbujmy policzyć takie nasze połączenie przy pomocy naszego Nastrana. Czyli bierzmy, przełączmy się do Nastrana, włączmy sobie naszą przeglądarkę. No i najpierw może zaczytajmy materiał, z jakiego jest wykonany nasz element, czyli wybierzmy sobie model, materiał nowy. Odszukajmy może, jeżeli nie mam oczywiście zdefiniowanego materiału, który mam, jest w bibliotece, to mogę sobie sam wprowadzić parametry i później zapisać je, tak jak ja w tym przypadku zrobiłem. Mam po prostu zdefiniowane parametry z materiału, który dostarczył mi producent tego kształtownika i w tym momencie mogę sobie wskazać, że to jest stal o takich parametrach.
otworzyć i mam zdefiniowane parametry mojego materiału. Mogę zapisywać te materiały do swojej biblioteki lub dodawać do biblioteki nastranowej, bo jest też oddzielna biblioteka nastranowa, którą Państwu też jeszcze postaram się pokazać. No i tak zdefiniowane parametry mojego materiału mogę zaczytać i powiedzieć, że chcę teraz przypisać te parametry do tych dwóch moich elementów. Czyli tu mam ten mój materiał, który sobie zdefiniowałem, nazwałem materiał 1 i chcę przypisać je do tych dwóch moich brył i OK. Czyli wszystkie elementy, będą, do których jest przypisany ten materiał, znowu będą tym kolorem pokazywane. Teraz spróbujemy zdefiniować warunki brzegowe, czyli zdefiniujmy sobie unieruchomienie tej powierzchni i z drugiej strony, bo to jest jakby wycinek mojego kształtownika, z tych dwóch stron jest nieruchomy, czyli wybieram sobie fixed. OK. No i na górze przyłożymy obciążenie, czyli wybierzmy sobie siłę, która jest przyłożona do tej powierzchni. Niech będzie skierowana normalnie do tej powierzchni i niech ta siła wynosi w naszym przypadku, niech będzie to akurat jest w funtach siły, no bo tak jest model zdefiniowany, już nie chcę robić translacji. Mamy przyłożoną siłę do tej górnej naszej powierzchni. OK. Po zdefiniowaniu jakby warunków, no przydałoby się zdefiniować sposób połączenia tych dwóch naszych obiektów. Mamy specjalną funkcję, która się nazywa connectors. Jeżeli zaznaczę sobie w przeglądarce konektory, wybiorę new, mam możliwość zdefiniowania różnego rodzaju jakby typów połączeń, konektorów. Czy to będzie pręt, czy to będzie kabel, czy to będzie sprężyna, czy też bryłą sztywną o nieskończonej sztywności połączenie zdefiniować, lub też coś takiego jak bolt, czyli połączenie gwintowe. Wybierzmy sobie połączenie gwintowe. Państwo widzicie, mam połączenie gwintowe przelotowe, czyli z drugiej strony mam nakrętkę lub nieprzelotowe i w tym momencie mogę sobie gwintowany jakby otwór. W drugiej części jest zdefiniowany, w naszym przypadku będzie to przelotowe. Obciążenie wstępne tak samo mogę zdefiniować w moim połączeniu gwintowym. No i teraz próbujmy zdefiniować. Bieramy peering surface edge for bolt head, czyli od strony łba śruby. Klikam w tym polu i powiedzmy, że tutaj mam łeb śruby, specjalnie mam wydzieloną powierzchnię. Jeżeli mam wydzieloną powierzchnię, to program sam automatycznie też potraktuje tą powierzchnię jako obszar kontaktu. Tutaj jest łeb śruby, z drugiej strony jest nakrętka. O, jak Państwo widzicie, pokazał nam symbolicznie, że faktycznie tu jest nakrętka, to jest łeb śruby. Automatycznie rozpoznał średnicę. No i teraz jeszcze możemy na przykład podkładki dołożyć. Dodajmy sobie tutaj dwie podkładki z jednej i z drugiej strony. O, tutaj pojawiła mi się podkładka, jedna, druga strona. I obciążenie wstępne określmy sobie w naszej śrubie, niech będzie 100 RBF. I mam zdefiniowane pierwsze połączenie gwintowe. Takie same połączenie będę chciał zdefiniować w następnych czterech otworach. W tym momencie klikam Create Duplicate, czyli utwórz mi kopię. No i jedyna rzecz, którą muszę, to muszę wskazać, gdzie leży ta kopia. Znowu pierwsze wskazanie to jest powierzchnia pod łeb śruby. Druga powierzchnia to jest pod nakrętkę. O, i mam zdefiniowane drugi momencik, powierzchnia, OK. Drugie moje połączenie. Znowu utwórz mi duplikat. Cały czas program nas informuje, co robi, czyli mam informację connector 2, headbit added to the model, czyli zdefiniował następne, drugie połączenie i jest gotowy do definiowania trzeciego połączenia. Czyli wskażmy znowu powierzchnię pod łeb śruby, wskażmy powierzchnię pod nakrętkę. O, źle, jeszcze raz. Łeb powinien być z tej strony, o, a tu powinno być zakończenie. I ostatnie, czwarte połączenie zdefiniujmy sobie w tym miejscu. Czyli tutaj mamy łeb śruby, a tutaj mamy nakrętkę. I OK. Czyli mamy zdefiniowane cztery połączenia. W historii, w mojej przeglądarce też mam tą całą informację.
No i pozostaje mi jeszcze jedna rzecz przed uruchomieniem analizy, oczywiście zdefiniować kontakty. Zdefiniujmy sobie kontakty. Określmy, niech on automatycznie wygeneruje nam kontakty. Tutaj domyślnym kontaktem jest tak zwany general kontakt, czyli elementy nie mogą ze sobą przenikać, ale mogą leżeć na sobie, przesuwać się względem siebie bryły, ale nie przenikać. Nie są generalnie ze sobą połączone, jedynie co nie mogą przez siebie przenikać. Ustawmy sobie automatyczne rozpoznawanie kontaktów, ustawmy tolerancję na 0,25 i OK. Niech sam automatycznie rozpozna nasze kontakty. No i w tym momencie to, co mi pozostało, mam materiały, jeszcze możemy oczywiście siatkę poprosić, żeby wygenerował dla naszych elementów. Okej. Okay. A, źle. Jasne. Jeszcze jedna rzecz, bo ja jest tak zwana siatka ciągła, czyli będzie tak jakby jedną część generował. W tym momencie wyłączmy i zaktualizuj teraz nam siatkę jeszcze raz. To są oddzielne nasze elementy. Nie wspomniałem tutaj Państwu, jaki materiał jest przypisywany do elementów śruby. Podczas definiowania oczywiście te elementy śruby są tutaj reprezentowane przy pomocy elementów belkowych i materiał, jak Państwo widzicie, przypisał ten, który był domyślny. Jeżeli miałbym kilka materiałów, to podczas definiowania takiego naszego połączenia mogłem wybrać z listy materiałów, jakie materiały są wykonane nasze elementy śruby. Jeżeli mam jeden, nie robiłem tego, z automatu brał pierwszy dostępny materiał i przypisywał do naszego połączenia gwintowego. No w zasadzie mam już wszystkie elementy zdefiniowane. Spróbujmy włączyć analizę. O, jakieś ostrzeżenia się pojawiły. Często te ostrzeżenia, tam jak później Państwu pokażę, po prostu miał przy generowaniu objętościowej siatki, musiał kilka przybliżeń zrobić, aby poprawny siatkę wygenerować. To były tylko informacje. Teraz dokonuję obliczeń. No i mamy już wyniki naszych obliczeń gotowe. Możemy zobaczyć, jak wyglądają na przykład znowu przemieszczenia. Zostawmy w jakiejś tam skali, żeby było widać, bo one najprawdopodobniej są niewielkie. Wyłączmy symbole, niech nam zostawi tylko siatkę. No i pokaż nam odkształcenie naszego modelu. A jak widać, faktycznie odkształcenie 0,016, czyli to jest naprawdę niewielkie odkształcenie. Mamy dużą skalę dobraną, żeby było widać, co się dzieje i mamy możliwość zobaczenia, jak faktycznie pracuje nasz obiekt. Wybierzmy sobie tą siatkę wyświetlania odkształcenia aktualną, czyli jak to w rzeczywistości jest. I tak de facto nasz model bez skalowania wygląda w ten sposób. Czyli de facto odkształcenie jest tutaj naprawdę niewielkie. Zobaczmy jeszcze, jakie mamy naprężenia. Niech to będą naprężenia von Mises'a. OK. I wyświetl nam wyniki. No widać, że koncentracje naprężeń są w tych miejscach, w których mogliśmy się spodziewać. W tych miejscach mamy tą największą koncentrację naszych naprężeń. Czyli jak widać, możemy bardzo łatwy i szybki, prosty sposób tego typu elementy definiować, aby zamieniać nasze śruby pracowicie wstawiane modelu, które będą wydłużać nam tylko obliczenia, zamieniać na po prostu makra, które symbolizują nam tego typu połączenia z obciążeniami wstępnymi występującymi w naszej śrubie. OK. I może jeszcze na koniec jedną szybką analizę pokażę Państwu to, co definitywnie odróżnia na strona INCAD od analizy tego, co się dzieje w naszym inwentorze Professional, czego na pewno nie ma i chyba nie będzie, to jest analizy termiczne. Zobaczmy nasz model tutaj kolektora. Spróbujemy zdefiniować parametry
naszego kolektora strumień ciepła, który przez niego przepływa konwekcję, zobaczyć jaki jest rozkład temperatury i później tą temperaturę użyć jako obciążenie, żeby sprawdzić jakie są naprężenia w naszej konstrukcji. Czyli przyłączmy się z powrotem do naszego nastrana i wykonajmy pierwszą analizę. Nazwijmy ją rozkład temperatury. Ach, niech będzie temp. Wybierzmy typ naszej analizy jako nieliniową stan ustalony termiczny. I OK. No pierwsza rzecz, którą musimy teraz tutaj wykonać, to oczywiście musimy sobie zdefiniować materiał, z jakiego wykonany jest nasz kolektor. Czyli wybierzmy sobie materiały. Jest to stop stali. Odszukam sobie bibliotekę na strana. Taka informacja, ta biblioteka jest instalowana oczywiście w katalogu Program Files, Autodesk. Tutaj mamy katalog Nastran, InCAD i mamy bibliotekę nastranową materiałów, którą możemy używać. Oczywiście mamy tutaj stopy różnego rodzaju stali, niklowe, aluminiowe, z brązu, manel alloys, no, dużo tytanowe, beryl, grafit, silikon i wiele, wiele innych. Dosyć bogata biblioteka, którą możemy też wykorzystywać, gdyż ona idzie z całym programem na strana, ale możemy też wykorzystywać biblioteki, te, które są CAD-owskie, czyli inwentora lub autodeskowa, która idzie też z inwentorem. Odszukajmy sobie nasz stop, który chcemy tutaj użyć. To jest akurat ten stop 4130. Zaczytuję go. OK, mam zaczytany mój materiał. Oczywiście muszę dodać jeszcze pewne parametry, takie jak temperatura odniesienia. Taką jak dodajmy sobie jeszcze nasz momencik, bo ja tutaj sprawdzę. No tak, nie te jednostki. OK. Nie wszystkie jednostki były zdefiniowane. Muszę zmienić tylko w ustawieniach materiału jednostki, żeby były zgrane z naszym modelem. No i teraz już mogę dokonać tych naszych modyfikacji. Tam były stopnie w kelwinach i dziwne rzeczy mogłyby nam wychodzić z analizy. Ustawmy sobie jeszcze tutaj strumień ciepła też dla analizy termicznej. Niech to będzie OK zgodnie z tym materiałem. Te dwa parametry i w zasadzie parametry materiałowe mamy już definiowane. Na pewno te parametry termiczne muszą być wypełnione, bo tu robimy analizę termiczną, także to na pewno musi być zdefiniowane. OK. No i teraz zdefiniujmy sobie ten materiał, przypiszmy do naszego obiektu, czyli znowu wybieramy właściwości fizyczne, mój materiał i w zasadzie jedna część jest, także nie muszę nawet jej wskazywać, OK, i mam przypisany mój materiał do tej części. Gdybym miał więcej części, to mógł wskazać jeszcze inne części. Jak mam jedną, program z automatu rozpoznaje to, że jest jedna część. Następnie musimy zdefiniować warunki, czyli wybierzmy obciążenie nowe, niech to będzie oczywiście strumień ciepła w naszym przypadku, zdefiniujmy wielkość naszego strumienia ciepła, ok, 0,35, oczywiście wszystkie te parametry musimy mieć skądś dane akurat. Taki parametr jest tutaj dla strumienia przepływów dla tego kolektora. No i przypiszmy do wewnętrznych powierzchni naszego kolektora. Czyli wskażmy sobie powierzchnie wewnętrzne, który opływa na strumień ciepła. Do nich przypiszmy ten parametr. Tu wszystkie te powierzchnie wewnętrzne niech będą. Do nich przypiszmy ten nasz parametr strumienia.
Oczywiście musimy odklikać swoje, żeby wybrać wszystkie powierzchnie. OK, jeszcze jedna. No mamy te wszystkie wewnętrzne kanały już zaznaczone. No i możemy powiedzieć, że mamy zdefiniowany pierwszy warunek. OK. Zatwierdzimy. W tym momencie program przypisuje te wszystkie właściwości. Mamy informację, że zdefiniowano pierwsze nasze obciążenie przypisane do modelu. I zaraz odświeży nam, pokaże ten warunek przypisany i tak samo mamy w przeglądarce informacje. No drugie to oczywiście przewodzenie, czyli musimy zdefiniować teraz konwekcję do zewnętrznych naszych powierzchni. Zdefiniujmy sobie, że konwekcja w naszym przypadku wynosi 3, 8, 5, 8 e do minus 5 i temperatura otoczenia niech będzie 70, czyli około 21 stopni Celsjusza. No i przypiszmy do zewnętrznych naszych powierzchni, naszego kolektora. Czyli ta powierzchnia, tutaj jeszcze po tym zaczytaniu konwersji do modelu inwentorowego, oczywiście tych powierzchni trochę tutaj mi się pojawiło, no ale nic, odklikajmy sobie te wszystkie nasze powierzchnie, które tutaj są zewnętrzne i do nich czynnik konwekcji przypiszmy. OK. Jeszcze sekundkę i zaraz będziemy mieli w zasadzie wszystkie warunki. No tutaj jeszcze te powierzchnie naszych rur zewnętrzne wskażmy. No i tutaj tą powierzchnię przymocowania do korpusu. To są w zasadzie wszystkie moje powierzchnie. Zastosujmy. No i jeszcze jeden warunek zdefiniujmy, czy warunek początkowy, jaka jest temperatura otoczenia. Czyli zdefiniujmy sobie niech odświeży symbole wszystkie. Zdefiniujmy warunki początkowe i tym warunkiem początkowym może być temperatura w naszym przypadku. Jeżeli to jest analiza termiczna, to tylko tutaj temperatura jest. No i temperatura początkowa, czyli te 21 stopni zdefiniujmy. I mamy w zasadzie wszystkie warunki dla analizy mesowskiej termicznej zdefiniowanej. Jedyna rzecz, to jeszcze nie zdefiniowaliśmy siatki. Włączmy wygenerowanie naszego modelu siatkowego. Zobaczymy. Program teraz pracowicie generuje siatkę. A, jeszcze jedna. Właśnie. Znowu źle. Przejdźmy do edycji. Wybierzmy sobie, że po pierwsze niech siatka będzie gęstsza, a model niech będzie liniowy. Dlaczego? Dla analizy termicznej siatka generowana przy pomocy modelu liniowego jest zdecydowanie bardziej odpowiednia. Jeszcze raz niech dokona siatkowania naszego modelu. No, troszeczkę dłużej to potrwa, gdyż więcej tych elementów nam się pojawi, ale zaraz powinniśmy uzyskać nasz model dyskretny siatkowy. O, zdecydowanie lepiej wyglądający. Tym kolorem jasno-niebieskim prezentowany jest nasz model siatkowy naszego obiektu. No i teraz to, co nam pozostaje, to oczywiście dokonanie obliczeń albo stąd, albo stąd. Uruchamiamy sobie run. Pierwsza rzecz to oczywiście przygotowuje model obliczeniowy naszego jakby plik z wszystkimi parametrami, który później jest tak de facto przekazywany do jądra obliczeniowego nastranowskiego, który dokonuje na tym jądrze obliczeń, no i zwraca nam wyniki, które możemy zaczytać przy pomocy nastrana INCAD. Sekundkę to potrwa, zaraz powinniśmy uzyskać informacje o wygenerowaniu tego pliku końcowego. No i po wygenerowaniu tego pliku końcowego, to siatka, jak Państwo widzicie, jest trochę gęsta, dlatego tworzenie tego pliku może potrwać kilkanaście sekund, ale zaraz powinniśmy uzyskać wynik końcowy generowania pliku i program przystąpi do analizy termicznej. Analizy termiczne są przeważnie dosyć szybkie, także nie powinno to
zbyt wiele czasu nam zająć. Najwięcej zajmuje tak de facto, jak Państwo widzicie, wygenerowanie tego pliku przejściowego do przygotowania jakby modelu do obliczeń. O, zakończył. Generowanie pliku, no i zaraz przystąpi do obliczeń. Już generuje nam plik, jak Państwo widzicie, w międzyczasie tworzy taki plik, który się nazywa akurat Termika NDB, czyli to są te pliki jego generowane. Mamy możliwość wpływu na to, jak pliki wynikowe będą nazywane, co daje nam to, że później, jeżeli chcemy używać te pliki do wykonywania obciążeń, bardzo łatwiej jest nam je odszukiwać, gdyż możemy albo powiedzieć, żeby nazywał je tak, jak Nastran sobie to sam zdefiniuje, albo zgodnie z nazwami plików modeli, które tutaj są zaczytane do inwentora. Czyli jak plik się nazywa Termika, to w tym przypadku plik wynikowy też będzie się nazywał Termika i odpowiednie rozszerzenie. No i w zasadzie mamy obliczenia wykonane. Przyjrzyjmy się naszemu rozkładowi temperatury. Poprosimy o wyświetlenie obliczeń. Temperatura. No tutaj odkształceń nie ma, bo tutaj analiza termiczna, czyli rozkład temperatury. Wyłączmy sobie wyświetlanie symboli i wyświetlam, jak rozkłada się nam temperatura na naszym obiekcie. Czyli mamy rozkład temperatury. Widać, troszeczkę tu jest cieplej, ten niesymetryczny jest ten kolektor, ta płaszczyzna, dlatego widać zmianę naszych barw. Czyli mamy rozkład temperatury zdefiniowany. No i teraz będziemy chcieli dokonać analizy wytrzymałościowej, czyli znowu kopiujemy sobie naszą analizę, tworzymy jej kopię. Okay. No i teraz będziemy chcieli zrobić nową, czyli wytrzymałościową. Niech będzie statyczna. OK. I od razu mam informację, że dla tego typu analizy usunie z automatu obciążenia. No, obciążenia typu właśnie strumień ciepła czy konwekcję. Przy analizie statycznej tego typu parametry nie są dostępne. OK, usunął nam. Pozostało nam obciążenie temperaturą, też nie jest mi tu potrzebne, czyli usunę je. No i jedynym obciążeniem to będę chciał mieć to obciążenie z termiki, czyli wybiorę, zdefiniuj mi nowe obciążenie. Obciążenie będzie z pliku. Odszukajmy nasz plik obliczeniowy z termiki. Otwórzmy. Gdyby miał w iluś krokach zmienne przepływ ciepła, czyli zależny od czasu, czyli nieustalony stan, to mógłbym wybrać z którego kroku i obciążenie oczywiście temperaturą. I w zasadzie to jest moje całe obciążenie. OK. No i wiązania muszę oczywiście, analiza statyczna, muszę jakoś podeprzeć moją konstrukcję, czyli zdefiniuję sobie, że utwierdzenie mamy tutaj oczywiście w tych otworach śrubami, czyli wskażę wszystkie te moje powierzchnie walcowe i powiem, że tutaj są nieruchome te powierzchnie. OK. Jeszcze tutaj na dole te cztery otwory też unieruchomimy. OK. Czyli mamy pierwsze wiązanie zdefiniowane. No i tutaj te płaskie powierzchnie oczywiście one też powinny być zdefiniowane. Możemy tutaj odebrać stopień swobody, powiedzieć, że może się mi przesuwać wokół wzdłuż osi X, żeby nie było penetracji, czyli wyłączmy te pozostałe stopnie swobody. Zostawmy tylko wzdłuż osi X. OK. No i w tym momencie to, co mi pozostaje, to dokonać analizy. Czyli wybieram uruchom. Znowu generowany jest, ale już zdecydowanie szybciej, ten plik nastranowy i program przechodzi do analizy wytrzymałościowej, gdzie obciążeniami są obciążenia z termiki, ze składu temperatury. No i zaraz powinniśmy uzyskać wyniki
postaci odkształceń, naprężeń, które będziemy mogli zaraz sobie obejrzeć. Sekundkę poczekajmy. Ja już powoli będę zbliżał się do końca i tak już przyciągnąłem ten czas na nasze dzisiejsze spotkanie, no ale chciałem pokazać takie jakby interfejs na strona, porównać go troszkę do obecnych modułów, które są w inwentorze i na zewnątrz, czyli Autodesk Simulation Mechanical, i dać taki Państwu ogólny pogląd na funkcjonalność tego modułu, która wydaje mi się jest zdecydowanie ciekawsza od tego, co do tej pory mieliśmy. No i mamy to, co najważniejsze, jądro obliczeniowe na stronach, które faktycznie jest uznawane za jako jedno z najlepszych na rynku obliczeń mesowskich. Okej, okay. A może bez tego pokaż nam akurat przemieszczenia i tutaj chyba przemieszczenia znowu w skali będą, także będą to duże przemieszczenia, jak widać, gdyż mamy dużą skalę, ale włączmy sobie oczywiście aktualną skalę naszych przemieszczeń, bo jak widać przemieszczenia to są tutaj 200 chyba. Także są niewielkie tutaj przemieszczenia. Jeżeli chodzi oczywiście o to, wyniki znowu są w calach, już nie będę przełączał na inne jednostki. No, czyli widać, że minimalne są to przemieszczenia, naprężenia. Jeszcze zobaczmy, jakie nam wychodzą z tego obciążenia naszego są w Misesa i zobaczmy, jakie są naprężenia, które pojawiają się w naszej konstrukcji, gdzie one się koncentrują, tak de facto. No, gdzie można było się domyślać w tych miejscach mocowania tutaj, czy w tych miejscach, które nam zabraniają przemieszczanie, te koncentracje naprężeń się nam pojawiają. Okej, okay. To tyle na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o...